Witajcie wszyscy, ja jestem Beam i kochani, dzisiaj bardzo wyczekiwany przez was odcinek, czyli tworzymy FNAF-a odcinek pierwszy. Różni ludzie, czyli konkretnie to wy, chcieli różne odcinki, dlatego ja po prostu zrobię serię od nowa po kolei. Nie pamiętam dokładnej kolejności, ale jakoś sobie poradzimy, coś po prostu będę tak mniej więcej, tak na logikę można powiedzieć, będę brał co powinno być po kolei. I tak, pierwszy odcinek to wiadomo podstawy, najważniejsze programy i takie już zaczątki, czyli menu na przykład. Okej, więc najpotrzebniejszy chyba program to program do tworzenia gier. I ja będę tutaj korzystał z Multimedia Fusion, ale bardziej profesjonalniejszy, którego użył sam Scott Cawthon do stworzenia FNAF-a, był Clickteam Fusion 2.5, który kosztuje 80 euro, czyli no, na dzień dzisiejszy może tak 320 zł, może trochę więcej, bo różne codziennie są praktycznie różne wartości euro. I do tego jeszcze można kupić Android Exporter, czyli eksporter na Androida, który też jest bardzo drogi. I po prostu trzeba kupić i to, żeby to wszystko działało, więc wątpię, żeby ktoś chciał to zrobić. Więc można korzystać z Multimedia Fusion. Ja sobie tutaj w sumie zrobię projekt, którego właśnie nazwę Five Nights at Daddy's, ale ja sobie tutaj zrobię Five Nights at Daddy's. O tak sobie zrobię, żeby było. Okej, okay, no i mamy już FNAD. Teraz tak, drugim potrzebnym programem będzie program do grafiki. Tutaj ja na przykład będę używał Gimpa, ponieważ według mnie jest on bardzo dobry i łatwy w obsłudze, więc ja go będę używał na filmikach. Jego wam też oczywiście polecam. Nie pamiętam, czy mam 2.8 czy 2.6, oba są HP takie same, więc nie, ja mam 2.8, więc można wybrać tego samego co ja mam, więc będzie wam w sumie łatwiej. 2.8 ma trochę inny interfejs i trochę inaczej się z niego korzysta, ale tak, to jest mniej więcej chyba taki sam. Chyba wiecie, na czym polega, znaczy do czego będziemy potrzebowali tego programu. Pamiętacie, że robiliśmy perspektywę i wkleiliśmy sobie tekstury. Włączam Bigma, żeby wam pokazać mniej więcej, jak on wygląda. Oczywiście według mnie jest bardzo łatwy w obsłudze. Można używać innych programów, ale ja będę pokazywał, jak się robi to tym programem. Ok, więc na razie nam nie będzie potrzebny. I ostatnią chyba rzeczą, która nam będzie potrzebna, to będzie Autodesk Maya. Niestety coś mi się zwaliło z tym programem, to właśnie mi się odinstalowuje, ale w dzisiejszym odcinku nam potrzebna nie będzie. To jest, jak może pamiętacie, program do modelowania w 3D. I wielu właśnie miał problemy z pobraniem. Wchodzicie w ten link, który macie, to będzie tam napisane, które to są linki. I bierzecie tutaj Download Trial. I tutaj musicie przeczytać, znaczy nie przeczytać, no, pewnie nikt tego nie czyta i tak. Akceptujecie, kontynuujecie. Okej, kochani, jesteśmy teraz w programie Multimedia Fusion 2, w którym zaczniemy sobie tworzyć menu. Pamiętacie, jak wam kiedyś mówiłem, że tutaj możecie sobie dać jakiś screen taki przed menu, na przykład, żeby była informacja, że są jumpscary, światła i głośne dźwięki. Ale ja tego nie będę robił, ponieważ my robimy tylko tak na sztukę, jak to się mówi. Tylko żeby wam pokazać, jak się powinno to robić. Mamy menu. Tak, może najpierw, zanim zaczniemy menu, ustawmy sobie ustawienia, więc wchodzimy tu, możemy zapisać. I tak, najlepsze ustawienia to tak, tutaj exe, 16 milionów kolorów. To najlepiej wyłączyć, bo to pokazuje, ile zajmuje gra, ile ma pamięci w sobie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dla Visty może lepiej wziąć jako administrator, bo tak po prostu lepiej, zawsze tak ustawiam. Vista to wiadomo taki trochę gorszy Windows, z tego co pamiętam, bo w sumie nie miałem go, ale miałem z nim kiedyś do czynienia. I tak, najlepiej sobie tutaj ustawić 1024x768, tak ma Scott Cawthon w swoim FNAF-ie. I tak, tutaj heading when maximized wyłączamy, czyli że gdy powiększymy ekran, nie będzie tutaj tego paska. I tak, menu bar tutaj wyłączamy. I tak, zanim stworzymy grę, pamiętamy, żeby wcisnąć to. Wtedy automatycznie po włączeniu gry włącza się full screen. Tutaj bierzemy allow user, czyli że można zmienić, jeżeli chcemy. Jeżeli nie chcemy, to może być tylko pełny ekran. Keep aspect ratio też włączamy. I to, bo to jest to, że jak coś mamy, to jak powiększymy, to to się też rozciąga, nie zostaje na środku ekranu. Więc tak, tutaj zostawiamy. Ok, więc tak wygląda nasze menu na razie. Wchodzimy właśnie tutaj i klikamy menu. I sobie ustawiamy najlepiej czarny kolor. Czekajcie, ustawię sobie 50%. I tak, teraz my możemy dodać tutaj nazwę naszej gry, czyli bierzemy formatted text. Na razie tyle i piszemy sobie Five, najlepiej tak Scott, żeby było podobnie, Five Nights at Daddy's.
Teraz sobie ustawiamy tutaj kolor, najlepiej ten, bo tutaj tak, czasami tak znika ta czcionka, więc najlepiej ten kolor. I teraz sobie wchodzimy tutaj i sobie ustawiamy czcionkę, wielkość tekstu. Ja sobie ustawię taką fajną czcionkę, mam... Oj. Racklesy, fajna czcionka, można ją pobrać za darmo z internetu, z tego co wiem. Według mnie wygląda całkiem spoko, tylko w sumie ja sobie ustawię Five Nights. Jednak sobie zrobię tak, tak jest według mnie fajniej. Five Nights at Denny's. Chociaż w sumie, żeby było tak oryginalnie trochę, żeby nie było tak jak ma twórca FNAF-a, to sobie zrobimy tak. I tutaj o. Chyba będzie za duże jednak. Dlatego sobie zrobimy tak. I najlepiej jak już zrobimy, klikamy Create, Active Object i bierzemy tutaj Cancel, bo to jest, żeby wybrać transparentny kolor, czyli żeby nie było jakiegoś koloru, żeby on był przezroczysty. Ale bierzemy Cancel, jeżeli nie chcemy. I to można usunąć. I teraz wezmę 150. Nie wiem, gdzieś tutaj na przykład. Przepraszam. I bierzemy Elgin in Frame. Hot Center. Ok, więc już mamy w sumie połowę odcinka za sobą. Teraz wystarczy, zrobimy sobie takie napisy jak na przykład nowa gra czy wyjście. Na razie weźmiemy tylko dwie, bo nie będę robił dodatkowych nocy, tylko jedną. Ja to robię tylko tak na sztukę, wiecie o co chodzi chyba. Nie muszę wam tłumaczyć. Uwaga, takie małe niech będzie. Ok, czyli mamy już kawałek. Tutaj sobie stawimy miejsce na animatronika, go zrobimy. Tu będzie nowa gra. No i ustawmy sobie jak na razie tylko jeszcze na przykład, nie wiem, tam nie, w sumie tam u Scotta nic nie było, tylko ustawimy sobie nowa gra, tu może być jeszcze kontynuuj, noc szósta, custom night, co tam sobie chcecie. Tu można właśnie jeszcze dać śnieżycę, ja tej śnieżycy na razie nie będę pobierał, ponieważ to jest mniej ważne, ale pokażę wam jak to zrobić. Na przykład to jest wasza, macie plik i sobie robicie po prostu, na przykład ja zawsze ustawiam 5 klatek, żeby było. Czyli na przykład tutaj była jeden kawałek śnieżycy, tu drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak żeby każdy wszędzie była gdzie inna. I potem możecie sobie tutaj jeszcze ustawić jaka ma być szybkość, speed, i zawsze ma być lub, żeby to się, wiecie, zapętlało. I tutaj sobie ustawicie szybkość. Więc to tak mniej więcej się robi. Jeżeli nie czajicie, to po prostu kiedy indziej jeszcze wam pokażę w innym odcinku. Na razie chyba to by było tyle, ponieważ to były tylko przygotowania. Tu jeszcze można, pamiętajcie, sobie zrobić ikonkę. Ja tego nie będę robił, to jest mniej ważne jak dla mnie. Aha, zapewne właśnie tutaj dacie 60, to są klatki na sekundę. I display mode, żeby było najlepiej, to Direct 3D9. To jest chyba tylko w tym programie, oprócz Click Team Fusion, dlatego najlepiej właśnie mieć ten program. I tutaj można sobie dać takie informacje jak na przykład autor, czyli na przykład ja sobie dam Bartosz Bim Wierzbowski. Copyright to nam, jak macie taką swoją, można powiedzieć, firmę, takie, która robi, znaczy firmę to w cudzysłowie oczywiście, że robicie swoje gry, to możecie dać tutaj tą nazwę, na przykład, tak jak robi to Scott, takie to C, tylko ja tego nie mam teraz, C2000 na przykład 15 i tam, co tam macie na przykład, o ja sobie tam Beam, no to tak mniej więcej sobie, a no i tu jeszcze ikonka oczywiście możecie sobie zrobić, najlepiej zrobić w Gimpie, bo tutaj taka zbugowana jest tutaj ta karta tworzenia ikon, więc lepiej sobie po prostu zrobić ikonę swoją i pozmieniać rozmiary na te 5 właśnie. Ok, więc w tym odcinku to chyba było na tyle, to były tylko przygotowania. W następnym odcinku zajmiemy się już pokojem, prawdopodobnie. Potem kamerami, animatronikiem przy AI, no i tak jakoś po kolei właśnie będzie, więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, jeżeli chcecie więcej, to zostawicie łapki w górę. Jeżeli nie jesteście moimi widzami, a chcecie więcej, to zasubskrybujcie. I dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Cześć i na razie!